Dzień dobry, posmakuj. Mam na imię Paweł. Uwielbiam gotować. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie przeciek pomidorowy, który wykorzystasz w dowolny sposób. Zostań i koniecznie oglądaj. Duża część osób kupuje w sklepie passatę, przecier pomidorowy, żeby wykorzystać go później na przykład do zupy pomidorowej, albo do makaronu, albo do podduszenia jakiegoś mięsa w sosie pomidorowym. Ja postanowiłem, że dzisiaj przygotuję dla Was domowy przecier pomidorowy. Bardzo proste składniki, bo tak naprawdę tylko dwa. Zacznę od pokrojenia pomidorów. Zdecydowanie do przygotowania przecieru z pomidorów polecam pomidory tak jak te pelati. One są długie, pociągłe, zawierają dużo miąższu, mało pestek. Co jest jeszcze ważne w pomidorach? Pomidory, szczególnie te, które są już przygotowane, zawierają bardzo dużą ilość likopenu. I likopen w przygotowanych pomidorach występuje w ilości 2-3-krotnie większej niż w surowych. Pomidory też zawierają bardzo dużo magnezu, obniżają ciśnienie krwi, wspomagają pracę serca. To jest taki związek, który wytwarza się w pomidorach podczas gotowania. Likopen ma też właściwości przeciwnowotworowe. Zabija wolne rodniki w organizmie, więc naprawdę jest bardzo zdrowy. Jak się mają wartości odżywcze w produktach surowych i przetworzonych? Jak się ma to do przecieru pomidorowego? No, na pewno więcej wartości odżywczych jest w surowych pomidorach, ale jeśli wspominałem o likopenie, to o wiele więcej jest go w pomidorach, które są przetworzone, są przygotowane. Mam już część pomidorów. Zapalam płomień. Wrzucam pomidory i za pomocą przykład tłuszka do ziemniaków będę je troszeczkę maltretował. Maltretował, ubijał, delikatnie niszczył. One teraz spuszczają delikatnie swój sok, swoją wodę. Będą się mogły gotować w sosie na początku. Te kolejne porcje oczywiście jak będziemy dawać, one się będą już rozgotowywały i będzie ich coraz więcej. Rzecz jasna, przecier pomidorowy robię ze skórkami. Tam jest bardzo dużo smaków, niektóre zostanie w przecierze pomidorowym. Dodaję kolejną partię pomidorów. Robię to dlatego, aby nam pomidory w słoiku po wytworzeniu już pasty nie rozdzielały się, żeby ten sok rzadszy u góry nie pływał, a gęstość na dole. Więc partiami powoli dodaję. Mamy dużo czasu w trakcie robienia przecieru na wolnym ogniu. On ma sobie pyrkać, gotować się. Pomidory mają się rozpadać. Możesz go czasami pomieszać, troszkę przygnieść. Paweł, mówiłeś, że tutaj będą dwa składniki, a na razie są tylko pomidory. To co jest z tym drugim? Drugim składnikiem jest sól i to nie byle jaka sól. Moim zdaniem to jest najlepsza polska sól, sól z Kłodawy, sól kłodawska. Powstała 250 milionów lat temu, kiedy na Ziemi nie było tak naprawdę nic. Mieszamy, wolno pracują i za 10 minut dorzucamy kolejną partię. Gotuję pomidory jakąś godzinę, godzinę 15. One bardzo ładnie się nam już rozjechały, pięknie nam zmiękły. Pamiętaj też, żeby pomidorów nie przetrzymywać w lodówce. Muszą być zdrowe, nie mogą być uszkodzone, ale fajnie jakby one poleżały kilka dni w temperaturze takiej pokojowej, one dojdą nam smakowo, będą bardziej słodkie, będą bardziej dojrzałe. Przygotowałem już garnek i sitko i powoli będę sobie przecierał te pomidory, oddzielając sam miąższ od pestek i od skórek. Tutaj przygotowuję przecier pomidorowy, a jeśli chcielibyście zupę pomidorową, napiszcie, a ja się postaram ją przygotować. Przetarłem moje pomidory, wstawiam z powrotem na ogień i one się gotują, redukują godzinę, półtorej w zależności od wielkości płomienia, na którym będziesz redukował. Pod koniec gotowania dodaję sól. Cały czas musisz pamiętać o tym, żeby delikatnie nimi zamieszać, po to, żeby się zbytnio nie zawarły i nie przypaliły. Paweł, jakie ma znaczenie, czy dodam sól teraz, czy dodam sól na końcu? No, nie można przesadzić z ilością soli, dlatego że zmniejsza się nam objętość. Jeżeli damy za dużo soli, a odparuje nam bardzo pasta, to będzie zbyt słona. Przecier mam zredukowany. Przygotowałem sobie czyste, wyparzone, suche słoiki. Muszą być wytarte, żeby szybko wysuszyć. Na przykład słoiki możesz umieścić je w gorącym piekarniku, nastawić piekarnik na 50-60 stopni, wrzucasz 10-15 minut i masz suche słoiki. Dobrze dociągam, uważając też, żeby go nie przekręcić i odstawiam do góry nogami. Im mniej powietrza, tym lepiej.
Ten przecier nakładamy bardzo gorący, zaraz po zagotowaniu, żeby nam się dobrze zapasteryzował. Jak widziałeś z tej ilości pomidorów, którą przygotowałem, powstało nam nawet 2,5 słoika przecieru, więc bardzo dużo się zredukowało. W całej kuchni czuć aromat świeżych pomidorów. Są słone, są lekko kwaśne, lekko słodkie, więc to, o co nam chodziło, osiągnęliśmy. Zostaw suba, zostaw łapkę w górę i zachęcam Cię do obejrzenia kolejnego przepisu. Cześć! Oto przecier pomidorowy, który przygotowałem. Jeśli zechcesz, wykorzystaj go w fasolce po bretońsku, którą przygotowałem wspólnie z Pascalem. Polecam!